Dzień dobry, nazywam się Ksenia Ostrowska. Ja pracuję na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym w akredytowanym Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej, ale jestem też przedstawicielem Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 Politechniki Krakowskiej oczywiście. Dlaczego to centrum, słuchajcie, u nas w ogóle powstało? Centrum powstało ze względu na to, że na Politechnice pracuje około 2000 osób. Mamy 8 wydziałów. I na każdym z tych wydziałów były jakieś części przemysłu 4.0 różnego rodzaju prowadzone. Wszystkie te badania były niepołączone. Czasami wyglądało w ten sposób, że ktoś prowadził jakieś badania, szukał rozwiązań na innej uczelni, a okazywało się, że kawałek dalej są prowadzone u nas pokrewne rozwiązania. I dlatego postanowiliśmy zrobić takie centrum przemysłu, gdzie w zarządzie jest przedstawiciel każdego z wydziałów po to, aby można było wszystkie właśnie te badania scentralizować. Centrum takich rozwiązań, od którego wszystko jakby rozwija się, to była edukacyjna linia produkcyjna, która posiada kilka rozwiązań, kilka modułów. Każdy z tych modułów jest rozłączany, każdy ma oczywiście opracowanego jakiegoś bliźniaka cyfrowego, a oprócz tego mają jeszcze dodatkowo trenażery, na których można prowadzić badania, które opracowane są tak, aby każdy z katedr, z różnych wydziałów mógł na nim też pracować. Trenażery są tematycznie powiązane właśnie z różnymi rozwiązaniami elementów. I teraz ja przedstawię na podstawie jednego modułu, który jest modułem zautomatyzowanych pomiarów współrzędnościowych, gdzie opiekę jakby nad tym modułem ma akredytowane Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Tutaj mamy rozwiązanie takie, że na robocie była zamontowana głowica światła strukturalnego, której wynikiem pomiaru są elementy 3D, czyli chmura w postaci 3D. Oprócz tego nasze laboratorium, przez to, że ma akredytację od 2009 roku, może też prowadzić badania wzorcujące i sprawdzające roboty pomiarowe. I tak jak tutaj widzimy, mamy laser trackery, które pozwalają nam na ustawianie robotów na liniach produkcyjnych i wzorcowanie ich za pomocą norm ISO. Zamiast głowicy pomiarowej zamontowany jest tutaj taki retroreflektor i sprawdzane są po prostu te urządzenia. Na tym module dołączone są też trenażery, tak jak mówiłam, ale oprócz tych trenażerów mamy również symulatory, na których mamy oprogramowania i rozwiązania takie, gdzie możemy wykonać pomiar taki właśnie, jak bardzo często w przemyśle jest wyznaczany, czyli chmura punktów, którą możemy nałożyć na element kadowski, który jest tym naszym modelem takim nominalnym i w bardzo łatwy i szybki sposób uzyskać wyniki pomiarów, jak tutaj widzimy, wyniki w postaci kolorowej mapy błędów. Co to oznacza? Czyli na zielono mamy wyniki, które elementy, które są idealnie wykonane, na czerwono, niebiesko mamy za dużo, za mało materiału zebrane. Oprócz tego na takich oprogramowaniach, co możemy jeszcze zrobić? Możemy też wyznaczyć wszystkie parametry statystyczne, dlatego że dodajemy tylko, że nowy model sprawdzamy przy tym samym oprogramowaniu i po prostu wszystkie parametry spisywane są do rozwiązań, które później w przemyśle są stosowane do predykcji, do sprawdzania, właśnie przewidywania różnych też błędów czy uszkodzeń maszyny. Mając modele opisane właśnie i za pomocą technicznych parametrów, możemy też od razu uzyskać wyniki pomiarów, które po prostu pokazują nam, że dany model został źle wykonany, czy źle uzyskane wyniki.
Oprócz tego, jeżeli mówimy też o takich systemach optycznych, współrzędnościowych, możemy na nich wykonać inżynierię odwrotną. To jest już też jakiś taki poboczny jakby trochę rozwiązanie, ale też to stosujemy. Dodatkowe trenażery na to mamy, gdzie uzyskujemy właśnie wyniki pomiarów, przerabiamy je na modele CADowskie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, wszystkie pomiary współrzędnościowe takie, gdzie uzyskujemy chmurę punktów, tak naprawdę jak ja je zapiszę jako jeden model, on ma rozszerzenie STL, czyli nie jest to typowy model CADowski. Ja nie mam tam zapisanych, że to jest walec, płaszczyzna prosta i tak dalej, tylko mam jakby miliony czy tysiące takich trójkącików malutkich, płaszczyzn trójkątnych. A zapisane jest to jako jedna wielka bryła. A jeżeli chcę uzyskać typowy model CADowski, czyli patrząc tutaj mamy właśnie, że walce, płaszczyzny, elementy, muszę to przerobić na przykład w oprogramowaniu Geometric Design X. Prowadzimy też jako właśnie laboratorium doradztwo, ekspertyzy, szkolenia. Doradzamy po prostu, jakie urządzenia pomiarowe dobrać do danego typu rozwiązań przemysłowych, jakie, zwracając uwagę na to, jak duża jest to produkcja, czy jest to wielkoseryjna, czy małoseryjna, jakie dokładności, dobieramy po prostu parametry urządzeń. Centrum też prowadzi współpracę szeroką z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Mamy tutaj dwa takie projekty, które pozwalają nam na to, że my łączymy kilka okolicznych krakowskich firm i uczelni, które pozwalają na to, że jeżeli my czegoś nie mamy, to dalszą część badań można prowadzić u naszego partnera, na przykład w Astorze, jeżeli chodzi o robotyzację, czy T-Mobile, czy na przykład sieć badawcza Łukasiewicz plus nasze właśnie uczelnie. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że zgłasza się ktoś do nas, my mamy taki hub jakby innowacji, zgłasza się do nas, my sprawdzamy, jakie dana produkcja ma możliwości, na jakim etapie jest i co jeszcze potrzebuje, aby zostać scyfryzowana właśnie do jakby poziomu tego przemysłu 4.0. Prowadzimy szkolenia, prowadzimy też doświadczenie, showroomy, demonstracje, bardzo dużo właśnie mamy takich urządzeń, do których można przyjechać, sprawdzić takie living laby. Kompleksowe diagnozy dojrzałości, analizy procesów, a następnie strategie wdrożeniowe, w jaki sposób możemy to wykonać. No tutaj właśnie, tak jak mówiłam, platforma e-learningowa opracowana właśnie we współpracy z tymi wszystkimi firmami. I jaki jest potencjał, no, jeżeli chodzi o ten element modułu pomiarowego? My mamy regionalny zespół akredytowanych laboratoriów badawczych, który teraz jest zasilony bardzo dużą jakby infrastrukturą, bardzo dużą bazą rozwiązań współrzędnościowych od pomiarów nano do pomiarów makro, zarówno współrzędnościowych, stykowych, jak i optycznych, jak i struktury sprawdzania. Mamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, gdzie możemy po pierwsze wykonać wzorcowanie urządzenia pomiarowego, a po drugie wykonujemy wzorcowania elementów pomiarowych po to, żeby ktoś mógł je później na produkcji wykonać jako swoje wzorcowe elementy. I dziękuję za uwagę. Szybki. Widzę, że szybko zdążyłam przedstawić wszystko. Bardzo dziękuję, ale ja panią tak szybko nie wypuszczę, ponieważ mamy jeszcze parę minut. Pani wspomniała o współpracy uczelni z EDIH-em. Z EDIH-em to zresztą nie jedyny przykład, ponieważ sieć EDIH-u w Polsce została utworzona, zostały powołane w ramach konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską i mamy EDIH krakowski, mamy EDIH śląski, Silesia, mamy Mazowia, mamy oczywiście również poznański. Nad Poznańskim dwie, można powiedzieć, te formy EDIH funkcjonują. I proszę powiedzieć, jak w praktyce wygląda współpraca w ramach EDIH-a uczelni? Jak to się odbywa?
Tak jak mówiłam, właśnie centrum konsoliduje w środku wszystkie wydziały nasze i teraz jeżeli mamy, przychodzi klient do parku technologicznego, mówi, że chce sprawdzić na jakim jest etapie, chciałby przejść na wyższy poziom, chciałby zacząć właśnie cyfryzację, przemysł 4.0 wprowadzić u siebie. My przeprowadzamy takie doradztwo, sprawdzamy wszystko i jako uczelnia, jeżeli dostajemy zapytanie, to mamy po prostu różne rozwiązania. Ja po wydziałach przedstawiam, że na przykład państwo interesują się, nie wiem, obróbką metali, potrzebujemy kogoś na przykład z rozwiązań, gdzie jest na Wydziale Fizyki i Materiałoznawstwa. Szukam tam ludzi, rozwiązań, pomocy i kontaktujemy, prowadzone są dalsze rozwiązania. Także... Czyli jeśli dobrze rozumiem, przedsiębiorca generalnie szuka kontaktu z wami poprzez EDIH. Czyli EDIH, Park Technologiczny, Krakowski Park Technologiczny jest koordynatorem EDIH-a i poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorem przedsiębiorstwa otrzymuje ukierunkowanie do kontaktu z kompetentnymi osobami z kręgu partnerów EDIH-a. Natomiast sposób finansowania tych wsparcia dla przedsiębiorstw jest rozliczany przez Krakowski Park Technologiczny, czyli przez koordynatora. Bardzo dziękuję. Ta inicjatywa EDIH-ów, mam nadzieję, że właśnie konkret polegający na tym, że przybliżenie nauki i działalności badawczej uczelni do przemysłu poprzez właśnie te formy będzie coraz bardziej korzystna dla obydwu stron. Dziękuję bardzo.